Proszę państwa. 28 lat, 183 cm wzrostu, 84 kg. Zawodnik Agoga Jim Lemborg, Baltic Fighter, Mateusz Pawli! A jego przeciwnikiem 28-latek, 185 cm wzrostu, 84 kg, Zagłębie Sportowe Sosnowiec, Kwałek Team Sosnowiec, Artur Kula! Mateusz Pawlik w żółtych spodenkach kontra Artur Kula w spodenkach szarych. Rekordy nie jakieś mocno zaawansowane, bo Mateusz Pawlik dwie walki na swoim koncie, jedno zwycięstwo, jedna porażka. A Artur Kula tak naprawdę debiutuje w zawodowym MMA, ale zaplecze kickbokserskie zawodnika Zagłębia Sportowego Sosnowiec naprawdę, naprawdę imponujące. I to on od razu z dystansu rozpoczyna ten pojedynek w stójce. Trafił teraz mocno w dużych opałach, w dużych opałach. Ta prawa ręka, no, bardzo, bardzo mocno wstrząsnęła Arturem Kulą. No, a Mateusz Pawlik, doskonale wiedząc o tym kickbokserskim doświadczeniu, próbował od razu po serii tych ciosów sprowadzić tą walkę do parteru. To się jednak nie udało, ale to on kontroluje sytuację przy siatce. Kula na początku tego starcia skupił się na atakach nożnych, wyprowadził bardzo ładny low kick, potem front kick, no i zapomniał troszkę o technikach bokserskich, i co wykorzystał właśnie jego przeciwnik. Bardzo, widać, bardzo mocne wymiany ciosów. Mocne wymiany i że robią te ciosy wrażenie na Arturze Kuli. Teraz aż wbiegł swojego przeciwnika szukając klinczu. Dobrze broni tych prób sprowadzeń swojego oponenta Artur Kula. Z mocne kolano w klinczu. Kolano. Mocny lewy na lewy, ależ mocno trafia kolejny raz. Tutaj knockout wisi w powietrzu. Naprawdę, ta walka raczej nie potrwa nam 15 minut. Będę wręcz mocno zdziwiony, jeżeli ta walka nie skończy się w pierwszej rundzie, ale... Oj, teraz bardzo ładnie świetnie tempo wszedł, biodra. Ale był bardzo dobry odrzut bioder, no i... Zerwanie klinczu. Ale dobrze w stójce radzi sobie Mateusz Pawlik, nie wiem, czy za wszelką cenę powinien szukać zejścia do parteru. Tak, tym bardziej, że te wejścia są bardzo, bardzo widoczne. Bardzo widoczne. Świetny! Taki Brazylian kick poprawiony tak wyglądało. No i reprezentant, a i niepotrzebne podalenie. Ale tańczy tutaj, strasznie tańczy. Tańczy tak reprezentant. Zagłębia Sosnowiec jest tutaj no mocno wstrząśnięty. Aż dźwignął teraz pozycję gradem ciosów. Zasypuje głowę Artura Kuli Mateusz Pawlik. Zobaczymy, czy to nie pozwoli mu odnieść zwycięstwo przed czasem w tym starciu. Oj, dosiad. Myślę, że to już będzie koniec walki, biorąc pod uwagę to, że Artur Kula... Chyba trójkąta, jest... przejście, ale świetnie odwraca pozycję. Artur Kula. Piękne, dynamiczne wymostkowanie. I teraz on jest zawodnikiem z góry. A już wskazywałem go na porażkę. Bardzo, bardzo ładnie, dynamicznie to zrobił. Dobrze, ucieka przed balachą. Musi uważać na trójkąt. No. Głowa wysoko, dobrze. Pozycję Artur i jeszcze zadał takie dwa spadające młotki. Cały czas próbuje jakoś wyjść z tego impasu Mateusz Pawlik, ale dobrze kontroluje to z góry Artur Kula. Próba odepchnięcia swojego rywala. Ma swojego rywala Artur Kula pod siatką. Znów ta wymiana stójkowa, która
ostatnio nie zakończyła się zbyt dobrze dla Artura Kuli. Och, potężne są te ciosy. Teraz kolano w klinczu. Ale niezwykle twardy jest Artur Kula tutaj, naprawdę. Myślę, że te ciosy, które przyjął, można by spokojnie obdarzyć nimi dwóch zawodników, którzy by już padli. A Artur dalej kontynuuje, dalej ciągnie tą walkę na charakterze. Miał być rzut przez biodro, wyszło tak naprawdę w miarę klasyczne sprowadzenie. W pełnej gardzie znajduje się teraz Mateusz Pawlik. Odwrócenie tej pozycji, bo tak naprawdę ostatnią minutkę z góry był Artur Kula, teraz Mateusz Pawlik gdzieś tam zbiera te małe punkciki na kartach sędziów, będąc w pozycji z góry. Końcówka rundy, no i myślę, że Mateusz Pawlik jest tym zawodnikiem, który na kartach sędziowskich otrzyma notę 10 punktów, także on wygra tą rundę. On był zawodnikiem, którego ciosy sprawiły większe obrażenia u przeciwnika. On był zawodnikiem, który dwa razy wprowadził walkę do parteru. Raz, owszem, został przesweepowany, musiał kontynuować ją z pleców, ale to on był zawodnikiem bardziej dominującym w tej odsłonie. Powtórkę najlepszych akcji tej pierwszej odsłony tego starcia. Prześlizgnęły się palce otwartej dłoni Artura Kuli po głowie Mateusza Pawlika i... Oj, a, czysty high kick szedł na twarz. Zobaczmy, ręka. A już akcja bokserska. I ten high kick, który niepotrzebnie spowodował właśnie upadek Mateusza Pawlika. Chyba 3 razy próbował tego high kicka, 2 razy dochodził do głowy Artura, no ale za trzecim razem spowodował, że Pawlik znalazł się w parterze. Tomasz Brunder odsyła zawodników do narożniku. Runda druga. O, zapomnieliśmy o szczęce. Przyda się. Tak jak zęby. No i to było bardzo dobre. To było bardzo dobre, Arturze. Kolejne high kicki. No i znów dociska do siatki Artura Kule. Mateusz Pawlik. Tyle, że stójka w wykonaniu Mateusza Pawlika naprawdę ładnie wygląda. Nie wiem, czy powinien być właśnie zawodnikiem, który próbuje obalenie, ze względu na to, że te obalenia nie do końca mu zawsze wychodzą. Wydaje mi się, że jest ten taki respekt do stójki Artura Kuli, który tak naprawdę całe swoje sportowe życie walczył właśnie w kickboxingu. O, ładne rozerwanie. Bardzo. A już coraz niżej trzyma te ręce Mateusz Pawlik. Teraz bardzo ładne wejście, kiedy Artur Kula zasłonił się za podwójną gardą, aby nie przyjmować ciosów Mateusza. Mateusz zanurkował po nogi, wyhaczył, obalił. Znajduje się teraz w pozycji gardy. Dobrze, narożnik Mateusza zauważył, że garda jest otwarta i można przechodzić te nogi. Przeskoczył do półgardy, teraz pracuje, żeby przejść do pozycji bocznej. No i znów zapina tą klamrę. Kontrolując sobie tą pozycję w półgardzie. Opracuje tutaj na tym, żeby wyłapać jak najlepszą pozycję i wyłapać tą lewą rękę swojego rywala Mateusz Pawlik. To na pewno pozwoliłoby mu lepiej ten pojedynek na swoją korzyść skontrolować, ale i tak ta półgarda, w której się znajduje, tak naprawdę... O, próba przeskoczenia do dosiadu. Znowu bardzo ładny ten dynamiczny taki mostek w wykonaniu Artura. W pierwszej rundzie zadziałał, że znalazł się u góry. Ale już mamy właśnie... Oj, próba dojścia do balachy. Zaryzykował. No i znalazł się na plecach. Tak naprawdę nieśmiało do tych technik parterowych zabiera się Artur Kula. On na pewno wolałby ten pojedynek toczyć w stójce, ale próbuje podjąć grę swojego rywala. Wejść nim gdzieś w parter i tam troszkę powalczyć. Natomiast jeżeli ta jego aktywność nie będzie większa, to wydaje mi się, że Tomasz Brunder zaraz
podniesie Mateusza Pawlika z maty i spowoduje to kontynuację walki w stójce. Ale na lewej nodze zawodnika z Lęborka już widać potężnego siniaka. Nie wiem, czy niedobrym pomysłem byłoby dalej obkopywać tą nogę w tej pozycji. Tak, ale na pewno, mocno wracają do stójki. Mocno kopie te lukiki. Po raz kolejny potężne ciosy. Teraz i z jednej, i z drugiej strony. Coraz mniej obrony, coraz bardziej nastawieni na atak. No i coraz bliżej nokautu. Trzeba też pamiętać o tym, że jest to kategoria średnia, więc tak naprawdę z każdą upływającą minutą coraz mniej sił mają zawodnicy, ale świetnie teraz obala Mateusz Pawlik po raz kolejny, punktując na tych sędziowskich karteczkach swoją dominację w tej drugiej rundzie. No, tym większe zmęczenie Mateusza Pawlika, tym lepszym zapaśnikiem się staje. W tej rundzie drugie dobre obalenie, przejście do dosiadu. Mamy ponad minutę do zakończenia tej drugiej rundy, więc jeszcze jest sporo czasu, żeby Mateusz Pawlik tutaj popracował nad próbą skończenia tego starcia w drugiej rundzie. No, w tarapatach jest teraz reprezentant Zagłębia Sportowego. Tym bardziej, że tych sił już na pewno mniej niż w pierwszej rundzie. No i takie dynamiczne zerwanie, dynamiczny sweep może już teraz się nie udać. No dość łatwo do tego dosiadu doszedł Mateusz Pawlik. Trzeba przyznać, że tak naprawdę od sprowadzenia do dosiadu no, nie minęło nawet chyba 10 sekund. Teraz oddaje plecy, ale jest, no, jest próba wychwycenia ręki i jeżeli to się powiedzie, tak, 30 sekund noga do końca. Przełożona. Trzyma jeszcze tą lewą rękę Artur Kula, ale jest naprawdę blisko teraz. No świetnie to zrobił. Bardzo dobrze. Po raz kolejny Artur Kula wychodzi z pozycji fatalnej dla niego, bo w pierwszej rundzie no, ten dosiad naprawdę był fatalny. Teraz również pod koniec rundy udaje mu się odmienić los i to on kończy tą rundę jako zawodnik będący na górze. No tak naprawdę na kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem tej drugiej rundy znów zaryzykował Mateusz Pawlik. Nie nam oceniać, czy słusznie, natomiast stracił pozycję, znalazł się na plecach i jest piekielnie zmęczony reprezentant właśnie klubu Agoga Gym Lęborg i Baltic Fighter. Świetne te kolano, tu mamy najlepsze akcje tej drugiej rundy. No i jeden i drugi naprawdę solidne ciosy przyjęli. Tak, nawet można powiedzieć, że odważni w tej drugiej rundzie stójkowo nie szedł do przodu Artur Kula, natomiast po tym sprowadzeniu tam naprawdę było blisko, żeby ta walka zakończyła się przez poddanie. Tak się jednak nie stało, ostatnie 5 minut tego pojedynku przed nami. Zawodnicy gotowi, sędzia gotowy i lecimy z kolejną, ostatnią już rundą tego starcia. No, tym razem zawodnik z Lęborka nawet nie starał się wymieniać ciosów, od razu poszedł w klincz. No i teraz pracuje pod siatką, żeby obalić swojego przeciwnika. No tak, jest to na pewno dobra decyzja zawodnika z Lęborka, bo tak naprawdę w poprzednich strefach, częściach tego pojedynku właśnie w taki sposób kontrolował ten pojedynek na swoją korzyść. Och, potężne kolano najpierw na korpus, potem na głowę. Jeszcze dwa ciosy na zerwaniu. Teraz takie tajskie podejście do klinczu. Kolano, dobry odrzut. Ale dobry odrzut nóg. Wybronił to obalenie. O! Kolano w parterze zadane, bo... Daje tak naprawdę jeszcze wszystko, co ma również Artur Kula, który... Ale bardzo ładna teraz próba łokcia. Świetne zejście. Ale już drugi raz Artur się tak poślizgnął na tej macie. Nie wiem, czy jest tam coś mokrego, czy po prostu stopy zawodnika są tak mocno spocone. I po raz kolejny bardzo dobry odrzut nóg, ale zaspał teraz. Odpuścił to totalnie.
znów udało się w ostatnim momencie uratować przed próbą poddania Arturowi Kuli. Mateusz Pawlik bardzo stara się poddać. Ten pojedynek już dwa razy skręcał się do balachy, kiedy miał pozycję dominującą. Teraz też był zawodnikiem, który znalazł się u góry i od razu poszedł po gilotynę, tracąc tą pozycję. Jest naprawdę, naprawdę jeszcze dużo czasu. Tu jest ponad 3 minuty pojedynku. Są podpowiedzi z narożnika Mateusza Pawlika, żeby robić wszystko, żeby podnieść tą walkę do stójki. I tak też robi Mateusz Pawlik świetnie i dość szybko realizuje te zalecenia swojego narożnika. Bardzo ładne kolana. Po jednej i po drugiej stronie ten klincz jest taki aktywny, kiedy nie ma takiego typowego dociskania do siatki czy próby obalenia. Tutaj jest wymiana właśnie kolan, jakiś łokieć krótki, oderwanie, zerwanie tego klinczu, wymiana ciosów i ponownie znowu walka w klinczu. Ale potwornie, jeden i drugi zmęczony. Tak, tak, trzeba na to zwrócić uwagę, że... Potężne kolana. Już 13. minuta tego pojedynku, tak naprawdę cały czas tymi kolanami w tajskim klinczu próbuje zrobić tutaj robotę Artur Kula. Ale znów to Mateusz Pawlik dociska do siatki. Jeżeli uda mu się obalić, to tak naprawdę nie będzie miał 2 minuty na to, żeby coś w tym parterze Mateusz Pawlik wykombinować. Wyłapana noga, próba oderwania. Ale naprawdę, jak na zawodnika stójkowego stricte, Artur Kula zapaśniczo radzi sobie, szczególnie w tych defensywnych zapasach. Kolejne dobre kolano dochodzi do korpusu Pawlika. Dobry middle kick teraz. Aż oparł się o siatkę Artur. Kolano, kolano. I znowu clinch. Jeden i drugi potwornie zmęczeni, no ale bądźmy szczerzy, mają do tego prawo. I jeden i drugi potwornie dużo przyjęli podczas tej walki. Szczególnie we wcześniejszych rundach. W pierwszej, w drugiej. Ciągłe zmiany pozycji, bo raz walka była w stójce, raz w parterze. Także... Kolejne potężne kolano na korpus. A pamiętajmy, że te wszystkie ciosy na korpus, kolana na korpus, to sprawia, że ta kondycja ucieka. Próba piękna teraz. Akcja. High kicka na odejściu, ale na gardę złapał to wszystko Artur Kula. Po raz kolejny dobre wejście, dobry odrzut nóg, ale tutaj akurat klatka troszkę przeszkodziła przy tym odrzucie nóg. I teraz w pozycji takiej siedzącej Artur Kula, wbity w siatkę. 25 sekund do końca. Coś nam się tutaj zegar chyba przywiesił, ale... Zegary nam się troszkę nie zgadzały, aczkolwiek... No w każdym razie w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę to sędziowie mają zagwozdkę i teraz to oni muszą podjąć decyzję, który z zawodników tak naprawdę był lepszy w tym pojedynku. Ale wielkie brawa dla jednego i drugiego zawodnika, którzy pokazali no niezwykły charakter tutaj podczas tej walki. A obaj naprawdę, naprawdę potwornie zmęczeni. I zaraz dowiemy się tak naprawdę, który z nich, którego ręka zostanie podniesiona do góry w geście zwycięstwa. Zaraz będziemy mieli oficjalną decyzję sędziów punktowych. Mnóstwo serca, mnóstwo zdrowia panowie zostawili w klatce i za to olbrzymie brawa. Tutaj widzimy jeszcze potężne kolana, łokcie. Mamy decyzję sędziowską. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięża w tej walce Mateusz Pawlik! I to Mateusz Pawlik ostatecznie na kartach punktowych był stroną lepszą w
tym pojedynku